Cześć, witam Was w nowym odcinku Jutta Animuje. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak powstaje moja animacja o przygodach Troelwa, Panówka. Będę odpowiadała na pytanie, które zadał mi jeden z moich widzów na temat tworzenia animacji Cyterka, Żywy, Sierści dla bohaterów zwierząt. Przykładem tego działania będzie lew Belkaka, który w tej scenie pojawia się w obok swojego ojca i będzie mi opowiadał, że uratował mu pasel profesji. Więcej Wam nie zdradzę, bo niedługo zobaczycie gotowy trailer w kolejnym czasie nowego zwiastuna animowaną. Więc przejdźmy do tworzenia animacji. Żeby móc wykonać animację w programie typu Animate, należy użyć opcji przenikania się obrazów, onion skin w angielskiej wersji. Zabawa polega na tym, że ja rysuję sierść, futerko jako taki kształt podobny do trawy. I efekt tego polega na tym, że taki duży kształt na głowie, no to wiadomo, będzie grzywka, grzywa małego lewka. A potem mamy oczywiście takie kosmyki na łapkach, czy kończyk ogona, oczywiście trzy policzka, które są też zaznaczone, że są pulchne i mają długą sierść. Efekt animacji uzyskujemy w ten sposób, że na kolejnych klatkach modyfikujemy kształt tej sierści. To znaczy, na przykład jeśli na pierwszym rysunku było oczywiście narysowany nasz lewek, że sierść jakby była z lewej strony, no to w kolejnym rysunku wykonujemy, że na przykład włosy są, czy ta sierść jest bardziej zmodyfikowana, jest bardziej po środku rysunku, lub na przykład wieje, zawiewa wiatr z drugiej strony, więc rysujemy na kolejnym rysunku, że jest troszeczkę inne ułożenie tej naszej trawy, naszych włosów, postaci. Więc, żeby jeszcze uzyskać taki efekt, to oczywiście ta sierść jest w tym samym miejscu, gdzie znajdowała się na poprzednim rysunku. Możemy również zrobić tak, żeby nasza postać ruszała głową. I także w ten sposób możemy otrzymać taki efekt zgania tej sierści, tak, tych włosów. W przypadku takiego możemy korzystać wtedy, kiedy na przykład bohater coś mówi i wiadomo, że lekko porusza głową na bok. Myślę, że w tym filmiku jest to pokazane, jak przebiega mniej więcej ten proces. Oczywiście, jak narysujecie kilka klatek tej sierści, to potem możecie skopiować sobie te klatki, odwrócić i na przykład w ten sposób nie będziecie musieli martwić się, że to futerko cały czas trzeba jeszcze raz rysować. Ta opcja przydaje się przy dłuższych fragmentach. Ja tutaj na zwiastunie mam naprawdę kawałeczek tylko, więc zobaczycie, że po prostu futerko, sierść naszego lewka po prostu zmienia lekko swoje położenie, bo jest to zaledwie kilka obrazków, bo jest to tylko fragment zwiastuna. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam podpowiedziałam, co można robić w takim przypadku. Jeśli podobał się Wam taki filmik, to zachęcam do komentowania pod tym wideo, a wtedy może zobaczymy, może powstaną kolejne takie tutoriale na szybko, jak będę tworzyła kolejne swoje animacje, więc jakiś temat zawsze może się pojawić. Możecie mi pisać pod komentarzami, co następnym razem pokazać. I wkrótce oczywiście zobaczycie fragment tego zwiastuna na moim kanale YouTube również. To tyle na razie w odcinku z tytułu Jutta Animuje. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się wkrótce. Pa!